Witam wszystkich, cześć. Dzisiaj pacjent masy Ferguson 3050, a raczej tur hydrospaw udźwig 1650. Dlatego tur, bo będę zmieniał linkę. Kupiłem, jedna mi pękła. Kupiłem dwie nowe, założyłem dwie nowe, a druga, ta stara, jedna jest wyrzucona, znaczy jest, mamy, ale tutaj pękła, na widełkach, linka się zerwała i ona jest dobra, jest wszystko ok, zobaczcie, dlatego ją zostawiłem, a dwie nowe założyłem, ale jedna nowa jest, zobaczcie, jak jest mróz, to wszystko mi się tu rozwala. Pospawałem, nawet tu było wcześniej puszczone, w tej chwili jest, tutaj przywróciłem, jest na prosto, jest ok, ale jednak jest strasznie ciężko. Tu jest do boku właśnie leciutko i spróbuję, nie wiem, podejrzewam, że tam gdzieś woda jest, dostała się czy coś takiego, bo jak jest odwilż, jak jest tam plus ileś, czyli jak nie ma mrozu, no to jest ok. Więc z powrotem dam tą starą. Ona jest dobra, tylko że już jak jedną nową zakładałem, to i drugą. No nic, to się zdarza, nie ma co się martwić. Nie ma czym się martwić. Ja to sobie przygotowałem już wcześniej, proskręcałem. Zobaczcie, jak jest pogoda. Piękna. Siewnik jest do schowania, musiałem przestawiać. Maszyny, klasa przestawiłem, pług odczepiłem i mi zgasł w te mrozy, bo było jeszcze letnie paliwo i nie da się maski otworzyć, nie da się tam filtry, no filtry pewnie bym dał radę odkręcić i chyba zaraz pójdę jakoś, zrobię, tam stoi, zrobię jakieś tam grzanie, żeby rozmrozić go i wypuszczę wszystkie paliwo, spuszczę i będzie chyba trzeba nalać zimowego, odpalić, żeby jakoś to pochować, bo kurde, zaraz właściwie już wszystko. Za miesiąc będzie się w nim potrzebny, no ale to tak mówię. Przesunie się gdzieś tak, za parę dni odwrotnie, bo coś tam trzeba także tak, jest tak jak, teraz jest tak jak trzeba teraz. Dobra, biorę się tu. Trzeba się tłumaczyć czasami, kurde, bo człowiek później na filmie zobaczy, że siewnik nie schowany, bo tak już się przyzwyczaiłem, od września stoi. Ale też nie było gdzie jego schować. Dobra, to tak, bierzemy sprzęcicho, to jest imbus trójka, U3, tutaj na dwie nakrętki, dwie śruby, jest przykręcone, rozdzielacz, tak, to się nazywa rozdzielacz, i teraz tak, chodzi nam o to, tutaj już odkręciłem, i dwie, i z tamtej strony trzeba też dwie odkręcić, czyli została jedna. Jest. Ja. Troszkę będzie czyściejsze. No wiadomo, jest obornik do wywożenia. Teraz zimą jest na przykład, no, trzeba wozić siano z kiszonkę krową, więc to musi działać. Opalić mi fajnie pali, jak było chyba 16, to akumulator musiałem podładować. To jest świeca żarowa, nie, płomieniowa, to jest świeca przy silniku, także sobie dostaje właśnie miechcia i pali. Kurde, trzeba by było tam odczepić.
to jest tak jak widzieliście na widełki. Tur na widełki, bo są też joystick na widełki. Tu zawleczka mi się zgubiła, jest taka fajna. Powinna być, znaczy. Ale to nic, to tutaj sobie poradzę z tym. To jest na widełki. Jest to dostępne. No w sumie, jak tak zrobiłem, to tak odkręcę. Bo tutaj jest chyba 12 kluczyk. Mam kluczyk 12. Mam. Wieje strasznie, wieje, ale super, ja to bardzo lubię. O. A, faktycznie tutaj jest oddzielone. Teraz sobie przypomniałem. Ustawia się. Dobra. Co tu się ustawia? Napiszcie, co tu się ustawia. Długo linki, czy ustawienie tamtej wajchy. Regulacja linki, o taka nazwa. Kurde, widzicie? O, troszkę tu jest zabawy. A ja nie w tą stronę kręcę jeszcze najlepiej, no. No dobra. Bo gdybym to odkręcił, to wraz najlepiej by było tym kręcić, ale się nie da. To dzisiaj mamy 11 lutego 2021 rok. Śnieg super, już 2 tygodnie jest mróz. Znaczy ostatnio ten tydzień to jest taki ponad 10. Jeszcze ma być po niedzieli to samo. Także jest dobrze. A w domu się siedzi w ciepłym, to też wcale nie trzeba. Kiedyś ja mówiłem, jak to można siedzieć w domu, nic nie robić. Ale jednak można, da się. Nie jest tak źle. Wczoraj faworki. Na tłusty czwartek były. Dzisiaj czwartek to pączki na tłusty czwartek. I jakoś tam się żyje z dnia na dzień. O, i tutaj trzeba zrobić takie coś. O, tu jest takie coś. Dobra. Ciach. Okej, to tak, mam ściągnięty, tu trzeba do końca wkręcić. O to. Żeby dostać się, tu jest właśnie do linki. Jest. I to by było to, tak. Właśnie, tutaj też jest troszkę śniegu nalatało. Później problem. Okay. O, już drugi raz to robię, to nie jest źle, bo w pierwszym razem właśnie się zastanawiałem. O, właśnie. Holender. Jeszcze nie ty. Tu. Zastanawiałem się, co jak, co do czego, gdzie. Ten tur jest z 2012 roku. No i no naprawdę jest ok. Ja tam zapłaciłem 12 tysięcy bodajże za sam tur. Netto plus, czy 14 tysięcy. No w każdym razie 25 tysięcy wyszedł mnie z całym osprzętem. Tur plus ładowacz. Tur plus krokodyl plus łyżka 2,20
Krokodyl ma 1,60 m, łyżka ma 2,20 m, tyle co Ferguson szerokości. Co tam jeszcze jest? Paleciak i paleciak 1,20 m długość, albo metr, chyba 1,20 m długość tych palet. I chwytak do bel. Jest nakrętka. I chwytak do bel. 25 tysięcy brutto, czyli netto o 20. Ciągnik kupiłem w 2010 roku wiosną, czyli 10 lat już, tak, czy 11, bo mam. Ile przejechane ma, nie wiem, bo znaczy ma chyba 10 z kawałkiem tysięcy, no ale już on od 5 lat nie wskazuje. Nie liczy godzin. O, oponki wymienione 4, z przodu to już drugi raz. Z tyłu mam, kiedyś to mówiłem, ale wiem, że na pewno ktoś będzie oglądał. Kto tego wcześniej nie oglądał, Taurus. Taurusy i też jedna jest, kurde, długo mi to zajmie. To jest z 19 roku, bo ją przykułem. Przykułem ją z boku, a ta... Szkoda czasu. Ta chyba z 16, z tego co pamiętam. Także jest super, prawie nie ma różnicy. Na pewno 5 lat ma. O, a tutaj miałem BKT, takie były półokrągłe. A teraz one się szybko zużyły. BKT, a te... Znaczy, bo były troszkę większe nawet rozmiarowo. Przepraszam, nie rozmiarowo, tylko faktycznie. Profil był niższy, a tutaj takie wygórowane i się zużyły. No i w tym roku to założyłem. Jest super. Wałek mi się urwał. Tam to ta bolączka jest, ale to jest koszt, chyba był 1200? Nie, 1200 to było wałek nowy, przepraszam, dorabiany, frezy, cały ten też był dorabiany, czy frezowany końcówki, coś takiego było, to 1200 zł zapłaciłem. No i to jeszcze było, sprzęgło to było zużyte. Tarcza się całkowicie już zjechała, dlatego że no przy turze wiadomo, kto jeździ, to wie, ile to sprzęgło obrywa. I tutaj miałem robione jeszcze kuleje z przodu i z tyłu. To też coś około 2000 koszt. I proszę ja was, i to było na tyle, czyli jakieś 10 tysięcy wsadziłem w niego dodatkowo w remonty przez 10 lat. Także proszę sobie policzyć. W tej chwili jest zamówione włącznik halogenów przednich, 200 kosztuje. Pompka sprzęgła, bo mi pociekła. Coś jeszcze. Lampy z przodu. Bo tu mam wypadek był. Jedna się zbiła. Trochę się maska przesunęła. I chłodnica, jak podnoszę coś ciężkiego, to chłodnica trze. Nie chłodnica, wiatrak trze o chłodnicę, tutaj o ten plastik z tyłu. Także to muszę też zrobić, dlatego jest zdjęta maska. A jaki wypadek? Coś mi spadło na tą maskę, tak? Czy przypchałem? Kiedyś korzeń mi spadł, a teraz? A, już wiem, Pług obracałem, spawałem i mi poleciał na tym, na lince. Miał stać, a poleciał na światło. Co ja szukam? Tego szukam. Kurde, nie chcę ciebie w ziemię wpychać. Ciekawe, czy to w ogóle jest.
Okej, okay. Czy to jest w porządku? Bo też może być, się zastanawiałem nawet, może być taka sytuacja, że tutaj coś przycina. No ale jak jest ciepło, jest okej, okay, to będzie. A, tylko ta linka nie ma już chyba tutaj jest. Tutaj jest takie, że można obkręcać, a tu chyba nie ma. Trzeba będzie całą linkę kręcić. Właśnie, bo to jeszcze mogło mi przeszkadzać. Dobra, wkręcę ile się da. Kurczę, ale serio. Serio to będzie źle ustawić. No, o. No i teraz ja mogę to teoretycznie przykręcić, o tak. Ale trzeba będzie ustawić to później. Kilka razy najwyżej będę musiał zdjąć. Śniutko. Jest. Siedzi. Nie blokuje, tylko tu blokuje. O, wyszło. Dobra. Wezmę teraz tą poprzeczkę. Jest. To sobie przyblokuję tu. Co by to mogło być? O, tak. Co by to mogło być? Teraz. Tutaj też mam zużyty już. Ten joystick, ta klata, trzeba go też zrobić na co? Kupić nowy już. Na co go robić? I ciekawe ile razy dzisiaj mi to spadnie w głąb. A, prawie dobrze, ale jednak niedobrze. O, subcio. Teraz można łapać tam. Kurde, no lepiej te rękawice zakładać, żeby się nie pobrudzić za bardzo. No tak, teraz temat, gdzie jest śrubokręt. Tu jest i tu jest, dobra. Mamy to. Sprawdzić trzeba ustawienie. Tutaj jest no, spora różnica, ale mimo wszystko trzeba patrzeć tam na górze, jak jest. Okej. Okay. A, kurczę, elegancko. Tylko, że jest za bardzo do przodu dany. Czyli trzeba go rozkręcić. Raksuś.
No kurczę, ale leciutko. Nie wiem, czy go... Tu strasznie się rusza. Już ja tu nic nie zrobię. Trzeba pewnie nowy. Bo to kiedyś się gwalnie, a nawet, o, nawet mi się to rusza. I to te linki też zaraz przez to mogą popękać bardziej. Dobra, jest super. O to chodziło. Czyli jest naprawione. A joystick trzeba kupić. I koniec. Dobra, tylko go troszkę do tyłu dam. Ale fajnie. Kurczę, otworzyłem, żeby było widniej. To zrobiła śniegu. Ale to zaraz już tam niedługo. Niedługo i skończę, to sobie zamknę. Co więcej, ogólnie ten ciągnik jest ekstra super. Są w tym modelach jest taka opinia, że się psują skrzynie biegów. I co ja mogę powiedzieć? Tutaj wiem, że była robiona skrzynia, jakieś dwa synchronizatory były robione. No ale to facet mi dał fakturkę, że to robił. Bo też miał problem ze świecącym się ciśnieniem w skrzyni. I mówi, że to zrobili. Przestało świecić, a za rok zaczęło znowu świecić. Tylko że to było coś takiego, że jak się rozgrzał. No i sprzedał go, żeby się pozbyć, a ja w jakimś czasie właśnie jak wiosną kupiłem, to jeszcze tego nie... O, to jeszcze tego nie było, tej awarii widać dopiero latem. Zadzwoniłem do niego, bo mówi, takie coś się dzieje, czy on to miał. On mówi, że no tak, właśnie on to robili, ale dalej było, no i on sprzedał ciągnik. I okazało się, że tam pojechałem ciśnienie zmierzyć, zdjąłem ten cały czujnik, zdjąłem czujnik ciśnienia oleju, rozłączyłem, podłączyłem taki zegarowy, był olej chyba 170 miał być, a był 165, jakoś tak, i założyłem z powrotem i zaczęło działać. I po roku czasu znowu to samo zaczęło się dziać, że zaczęło się świecić. I zdjąłem ten czujnik, powyczyszczałem, założyłem z powrotem, styki powyczyszczałem i jest ok. I do tej pory już leci, lata. Jest tam, czasami trzeba, no na pewno trzeba stanąć, żeby bieg na przykład do przodu wrzucić, bo czasami nie chce się włączyć, ale jak w duszy hamulec stanie, to się włącza i jedziemy dalej. Uda się. Nie wiem, czy ja dobrze robię. Dobrze, bo jeżeli tu się rozsuwa, to tam się zsuwa i ten joystick pójdzie do tyłu. Ok. Uważam, że już. Także tyle z problemów. W rozruszniku miałem tutaj też zrobione olejki tylko i dużo lepiej zaczął palić. Kręcić i palić. Też kupiłem nowe akumulatory w 12 roku i było dobrze, ale za 2 lata znowu zaczęło się chrzanić. Nie dał rady przełamywać. No i myślałem, że coś się stało z nimi, ale znajomy mi doradził. Właśnie ten. Kurde, po łapach się wala zimnica. Doradzi mi właśnie ten rozrusznik zawieść do obejrzenia. Teraz jest albo idealnie, albo za dużo, ale raczej idealnie.
A i jeden raz. Ach, kurde, leciutko chodzi, super. Tylko troszkę do tyłu, za daleko. Jeden obrót. Albo dwa obroty. On by się przydał tu bliżej może. Dam radę go bliżej. Tutaj. Niepotrzebnie tam wierciłem. Mogłem to całość tutaj dać. Bliżej. I troszkę do góry. To bym miał tu lepiej, wygodniej. Ale może. Ale może. Będzie nowy ciągnik. Na razie, jeżeli chodzi o modernizację na Naturze 2000, to jest dobrze, dlatego że tylko i wyłącznie 200 wniosków na całą Polskę jest złożonych. A to jest bardzo, bardzo mało, czyli jest bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo, że to dostanę, bo kasy wystarczy na pewno. Tylko kwestia, czy coś tam nie znajdą, co ja coś tam mam nie tak. Dobra. Także tutaj wezmę to do domu, rozmrożę. Szkoda, że tego się nie da wyciągnąć, bo można było. A gdzie tam? Można by było lepiej to nasmarować. A to w ogóle chyba jest popsute. No dobra, nieważne. Wezmę do domu, rozmrożę, spróbuję tam nalać oliwy. Powinno działać. Aj, kurde, teraz patrzę, paluszkiem jednym. No, a tyle się mordowałem. Przygotuję sobie, jutro pojedziemy do krówek. Zawieźć kiszonkę, to od razu dzisiaj wrzucę. Dlatego, że rano jak się odpali, ciągnik to jest cały zimny, no i... olej zimny i trzeba chwilę czekać, żeby się nagrzał. Okej. A tak już jak będzie załadowany, to zajadę do krów. I już się troszeczkę ten olej rozgrzeje. Dobra, chudnicę tak troszkę podważyłem, tam te uchwyty. I jest super, naprawdę dobrze teraz. Tylko, że jeszcze muszę wziąć. Kurde, mam problemy ze skupieniem się. Muszę wziąć łychę jeszcze, żeby tam jutro podśnieżać. O, super, dobra. Tyle na dziś. Kurde, nie mam właśnie takiego garażu ciepłego, żeby wjechać, żeby rozmarzło, to bym mógł sobie później to umyć jego, no bo tak w błocie są te tłany. Oczywiście ja miałem go przed mrozami myć, ale co ważniejsze były rzeczy wtedy. No i tak to wygląda. Super, tu jest wszystko ok, podokręcałem. Okej. Myślę, że niedługo pokażę, jak tam obrządzam. Jak wozimy kiszonkę, to wszystko.